już było kilkanaście lat temu. Pamiętam, jak byłem w Anglii, rozmawiałem na temat Kościoła i rozmawialiśmy o rozwoju Kościoła, o wzroście Kościoła, o tym, czym Kościół jest. Pamiętam, że przywódcy ze mną siedzieli w takiej grupie i zaczęli mi zadawać pytania. Najpierw o Kościół, jak ja prowadzę, więc ja opowiadałem całą historię naszego Kościoła, w jaki sposób zaczęliśmy pracować, co Bóg czynił. Po czym oni spojrzeli na mnie i mówią do mnie tak: Jurek, to znaczy, że ty prowadzisz Kościół w sposób proroczy. I ja tak, wiecie, otworzyłem oczy szeroko i tak, ale że co? I oni mówią: ty prowadzisz Kościół w taki sposób, że Bóg do ciebie mówi i ty to robisz, tak? I ja mówię: ciągle nie rozumiem, to znaczy, to o co chodzi? I oni mówią: no, to znaczy, proroczy prowadzisz Kościół. I ja mówię: tak, ale to można inaczej jakoś, bo sugerujecie, jak można było inaczej. A oni mówią, też się w tym wszystkim zmieszali trochę. Ja powiedziałem: wiecie, ja nie wiem, jak inaczej prowadzić Kościoła. Ja prowadzę Kościół w taki sposób, że muszę wiedzieć, co Bóg do mnie mówi, żeby iść za tym, tak, i żeby prowadzić ludzi. W związku z tym to, co robię, robię dlatego, że Bóg do mnie mówi. Nie robię tego dlatego, że wymyśliłem sobie coś, ale dlatego, że Bóg do mnie mówi i staram się dzielić tym i błogosławić innych tym, do czego Bóg mnie przekonuje i czego mnie uczy. Dziękuję za to, że dostałem taki wielki przywilej, żeby kończyć ostatnią sesję mieć. To wielki przywilej, bo w tej chwili mogę powiedzieć cokolwiek chcę i tak mnie już nie poprawicie. Nie będziecie mieli szansy na to, żeby powiedzieć: hej, 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 przestań, nie mów tak, bo zrujnowałeś całe nauczanie. Nie, ja się absolutnie zgadzam z nauczaniem, które tutaj było. Nie mam żadnego problemu. Tak się zastanawiam, od czego rozpocząć. Dobrze. Chciałbym skończyć kilka myśli, które chciałbym przekazać wam, jeśli chodzi o ten ostatni wykład, który miałem na temat pięciorakiej służby i budzenia świadomości w nas, jak ona jest ważna. To, co jest istotne, dokończę kilka myśli i przejdziemy do nowego tematu. Tak? To, co jeszcze jest istotne i ważne, to to, żeby Boże dzieci uznały spoczywające na nich namaszczenie, rozpoznały i uznały to spoczywające namaszczenie. Co mam na myśli? Kiedy rozpoznamy ludzi, nad którymi jest Boże namaszczenie w danej dziedzinie, po pierwsze dotkniemy czegoś bardzo ważnego, dotkniemy łaski Bożej, która przepływa przez tych ludzi tak, że oni stają się błogosławieństwem. Podam przykład. Jeśli idziesz do hydraulika, to zapewne nie otwierasz swojej twarzy i nie dajesz mu, żeby on borował ci zęby. Dlaczego? Bo idziesz do hydraulika dlatego, że wiesz, że on może ci pomóc w tej dziedzinie. Kiedy idziesz do dentysty, to wiesz, że dentysta będzie co robił? Naprawiał rury? Nie, zęby. To jest dość istotne, dlatego że w Kościele jest troszeczkę zamieszanie i w tej dziedzinie ja widzę, jak niektórzy pastorzy, mając jakiś rodzaj namaszczenia i Bożej łaski, starają się nieraz robić coś, co nie jest ich namaszczeniem. Na przykład pastorzy. Jeśli pasterze i pastorzy starają się być prorokami, to nie wyjdzie. Bo namaszczenie, które jest na nich, to znaczy ta łaska Boża, która przepływa przez nich, by udzielić Kościołowi, ona przepływa wtedy, kiedy oni zgodnie z tą myślą i swoim namaszczeniem usługują. Dlatego tak ważne jest, żeby rozpoznać pięcioraką służbę, żeby ją przyjąć, a więc przyjąć tych, którzy mają to namaszczenie, które Bóg dał. I to jest zapisane w Słowie Bożym, że kiedy przyjmujesz proroka, otrzymujesz zapłatę proroka. A więc jeśli przyjmujesz jakieś namaszczenie, otrzymasz efekt w postaci łaski, która będzie uwolniona nad twoim życiem, Bożego działania, Bożej mocy i Bożej zmiany, ponadnaturalnych rzeczy. Tak? Dlatego, że przepływa przez niego właśnie to, ale jeśli tenże pastor wejdzie w buty apostoła albo w buty nauczyciela i będzie próbował coś zrobić, to prawdopodobnie będzie się poruszał w ciele, będzie naturalnymi środkami próbował zrobić rzeczy, które nie zadziałają dobrze. On musi wrócić do swojego miejsca i z tego miejsca użyć tego daru, który Bóg mu dał, żeby
żeby rzeczy mogły się wydarzyć. Amen, rozumiecie? To jest zrozumiałe? Myślę, że to jest dość ważne. I napisałem jeszcze sobie jedną rzecz. Musimy uznać namaszczenie naszych przywódców, aby wiedzieć, czego od nich oczekiwać. Jeśli uznasz, że przywódca ma to namaszczenie, to będziesz naprawdę z tego korzystał. Jeśli nie uznajesz, nie będziesz z tego korzystał. Następna rzecz, chrześcijanie, którzy funkcjonują poza swoim namaszczeniem, nie mogą wieść zwycięskiego życia napełnionego Duchem Świętym. Jeśli nie wejdziesz w swoje namaszczenie i nie będziesz funkcjonował zgodnie z namaszczeniem, do którego Bóg cię powołał, to nie będziesz mógł naprawdę mieć życia pełnego zwycięstwa. To jest niemożliwe. Więc tak, dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozpoznali, do czego Bóg nas powołał, żebyśmy rozpoznali namaszczenie i to Bóg daje. To my tego nie dajemy, my nie produkujemy namaszczenia w sobie, żeby komuś coś pokazać. Bóg daje namaszczenie i my wtedy możemy w tym funkcjonować. Chciałem się tymi rzeczami podzielić po to, żeby jakby dokończyć tą myśl związaną jeszcze z tą służbą. Ja się cieszę tym, że Bóg naprawdę budzi objawienie, zrozumienie, a teraz coraz bardziej będziemy definiować te rzeczy po to, aby zobaczyć i dostrzec pięcioraką służbę, przyjąć ją i z tego tytułu oglądać, jak Duch Święty się będzie w potężny sposób przejawiał w Kościele. Tak? Wyobraźcie sobie, że każda z tych służb naprawdę zacznie funkcjonować we właściwy sposób. Ile łaski otrzymamy do tego, żeby się rzeczy wydarzały? Dlatego, że oni przyjdą z nadprzyrodzonym darem dla nas. Dobrze, teraz przejdziemy do Ewangelii Łukasza. Chciałbym mówić na temat Ducha Świętego. Lubię mówić na temat Ducha Świętego. Lubię mówić na temat mojego taty, jak go kocham. Ale lubię mówić też na temat Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza, przeczytamy Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Przyglądniemy się w związku z tym, że naszym tematem całym jest, żebyśmy stali się tak jak Chrystus, że naszym przeznaczeniem być takim jak On, że w Nim mieszkamy, w Nim jesteśmy, w Nim się poruszamy, to chciałbym, żebyście się przez chwilę przyglądnęli, jak to było, jeśli chodzi o Jezusa. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 22 werset, tam jest zapisane tak. I stąpił na Niego Duch Święty w kształcie cielesnym, jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos, Ty jesteś Synem Moim umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Jeszcze jest inne tłumaczenie, które mi się bardziej podoba, kiedy jest mowa, Ty jesteś Synem Moim umiłowanym, który jest źródłem mojej radości. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Że On, i zastanawiałem się przez chwilę nad tym, czy możemy w ogóle w taki sposób myśleć. Oczywiście, kiedy Bóg Ojciec mówi do Syna Jezusa Chrystusa, to jest oczywiste, tak? Że Bóg mówi do swojego Syna Jezusa, Ty jesteś źródłem mojej radości. To jest w porządku. Ale jeśli w tym miejscu my byśmy stanęli, w tym miejscu, gdzie jest Jezus, wraz z Jezusem, dlatego że w Nim jesteśmy i mielibyśmy powiedzieć o tym, że Bóg mówi o nas, Ty jesteś moim Synem umiłowanym i Ty jesteś źródłem mojej radości, to co się dzieje? Powiem wam, trzęsie się w nas. Zaraz. To jest bardzo mocne słowo i stwierdzenie. Ty jesteś źródłem mojej radości. To znaczy, czerpię z ciebie radość, kiedy patrzę na ciebie. Ciągnę jakby od ciebie radość, kiedy przyglądam się twojemu życiu. I Bóg to mówi dokładnie, to powiedział o Jezusie, ale tak naprawdę dokładnie także mówi to o nas. I wiecie, dla mnie to jest niezwykle istotne, dlatego że to sprawia, że moje serce zaczyna być rozgrzane, kiedy ja widzę, że Bóg nie tylko na mnie patrzy, ale On ma radość patrząc na mnie. I pomyślałem sobie, czy jest jakiś przykład, który może nam pomóc w tym, żeby to dobrze zobrazować i żebyśmy zobaczyli, tak jest przykład. Kiedy rodzi ci się małe dziecko. Kto z was ma dzieci? Wiecie, jak to jest, kiedy rodzi się taki malec? On jest tak słodki. Patrzysz na takiego malca, wiesz, on kupę zrobi, wymiotuje, wiesz, zabrudzi, wszystko jest brudne, za przeproszeniem śmierdzi, a ty patrzysz na niego i mówisz, ty jesteś taki cudowny, umyjesz mu pupę, umyjesz go całego i później go całujesz po tym tyłku. Ale że what, dlaczego? Bo on jest źródłem twojej radości.
Patrzysz na niego, jesteś podekscytowany. To jest mój syn, to jest moja córka, ja, niesamowite. I patrzysz znów, ja wiem, ja to przeżyłem. Ja pamiętam, jak się urodził Filip, był malutki i pamiętam, jak go brałem na ręce, przyglądałem się jemu, przewijałem go, karmiłem go, byłem razem z nim, patrzyłem się, jeja, to jest niesamowite, to jest mój syn, to jest ciało moje, z mojego ciała, rozumiesz, tu krew moja, tu, Rycharski, rozumiesz, on tam jest, to jest mój syn. I myślałem sobie, chodziłem dumny jak nie wiem co, syn mi się urodził. Później mi się córka urodziła, myślałem, że zwariuję. Myślałem sobie, wow, to jest dopiero, mam córkę. Wow, mam, jaka ona jest piękna, jaka niezwykła. Ona jest księżniczką, po prostu niezwykłe to było. Wiecie, ja przeżywałem to, przyglądałem się temu i nagle pewnego dnia zacząłem rozumieć, że ja się przyglądam temu, ja funkcjonuję w taki sposób, że jestem pełen radości i ekscytacji, dlatego że Bóg mnie stworzył podobnym do siebie, tak On się mną raduje, tak On się mną ekscytuje. Czy On się ekscytuje wtedy, kiedy mi, przepraszam, że powiem, tyłek pobrudzi się? Tak, On mnie oczyści. Dlaczego? Póki jestem mały, sobie nie radzę, muszę wzrosnąć, ale kiedy jestem mały, On mnie oczyści i co? I mówi, ty jesteś źródłem mojej radości. O kim On mówi? O tym, który się pobrudził? O tym, który narozrabiał? Tak, dokładnie o tym. Bo tak Bóg patrzy na swoje dzieci. Jeśli my, jako ludzie, mamy takie emocje i mamy takie patrzenie, takie zrozumienie i takie doświadczenie, to o wiele bardziej Bóg, który stworzył nas, a my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Rozumiecie, jak to jest ważne? Bo kiedy ja pozostaję w tym miejscu i przyglądam się temu tekstowi, to myślę sobie, to sprawia, że ja chodzę wyprostowany. To sprawia, że ja wiem, że mój Bóg, mój tata, On stoi za mną. On stoi zawsze przy mnie. On będzie mnie prowadził. Ja nie boję się, że On mnie pozostawi. Dlatego, że ja nigdy mojego syna Filipa nie pozostawiłem. Nawet kiedy on ma już swoją rodzinę, ma swoje dzieci, nigdy moją córkę nie pozostawiłem. Kiedy oni mają swoje rodziny, ja ciągle o nich myślę, ja ciągle się o nich modlę, ciągle przyglądam się ich życiu, ciągle myślę o tym, żeby oni weszli i wykonali to, do czego Bóg ich powołał. Dlaczego ja o tym myślę i dlaczego się o to modlę? Dlatego, że jestem podobny do mojego ojca, który stworzył mnie. Dokładnie tak samo on patrzy na ciebie. On jest tym, który jest podekscytowany twoim życiem i jest razem z tobą. I może jesteś w takim momencie, kiedy on się troszkę bawi z tobą, a więc troszkę wyluzuj, kiedy on się bawi, chowa się za ciebie. Wiesz, jak się bawić z małymi dziećmi? Wiecie, to jest taka fajna zabawa. Stoisz z tyłu za dzieckiem i dziecko krzyczy, tata! I się obraca, a ty razem z nim. Tata, gdzie jesteś? Tata, gdzie tata, gdzie jesteś? On mówi, syneczku, za chwilę bierzesz go na ramię. On mówi, syneczku, byłem tutaj, byłem za plecami. Co się tak wystraszyłeś? My się boimy, bo myślimy, że on nas porzucił. My się boimy, bo myślimy, że on nas zostawił. My myślimy, że Bóg jest tym, który nie jest tak kochający jak my. Hej! Hej! To jest jako Belga. Nie wolno tak myśleć. Nie wolno tak myśleć. On naprawdę kocha swoje dzieci. On naprawdę kocha ciebie. On naprawdę oddał swojego syna za ciebie, abyś żył i miał obfite życie. To nie jest bajka. To nie jest przedstawienie. To nie jest film. To jest realność. Tak dokładnie jest. O ja. Ja przeważnie jak mówię, to później się rozmarzam. Bo to jest niezwykłe, kiedy myślę o tym, kim jest mój Bóg. I wiecie, za jaką sprawą to się wydarzyło, że to do Niego dotarło? Przez Ducha Świętego. Duch Święty stąpił w postaci gołębicy i spoczął na Jego ramieniu i wtedy odezwał się głos. Duch Święty był tym, przez którego to przyszło do życia Jezusa. Wszystko, co widzisz w życiu Jezusa, każdy cud, każda nadprzyrodzona rzecz stała się dzięki działaniu Ducha Świętego. Dlatego, że Boże Słowo mówi i uczy, że Jezus wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się człowiekiem. Cała boska część pozostała. On stał się człowiekiem takim jak ty i ja, z wyjątkiem grzechu,
On nie upadł nigdy, ale to, że on był tym, który wiedział, kim jest, to także z powodu tego, że Duch Święty spoczął na nim i on usłyszał głos. To nie był jedyny moment, oczywiście, że nie. Ale chcę, żebyście zobaczyli, że wszystko, co w życiu Jezusa się wydarzyło, wydarzyło się dzięki działaniu Ducha Świętego. Nie inaczej. Dokładnie nie inaczej. Wszystko, co on uczynił, stało się dzięki jego działaniu. I dzisiaj on dokładnie to samo chce zrobić tylko z tobą i ze mną, dlatego że zostaliśmy zrodzeni z nowego nasienia, tak? Ja lubię w Ewangelii Jana, to, co jest, w liście Jana to, co jest napisane, że zostaliśmy zrodzeni z jego nasienia. To znaczy, że mamy w sobie jego DNA. Jesteśmy zrodzeni na nowo z jego nasienia. Filip i Natalka zostali zrodzeni z mojego nasienia. Rozumiesz? A ty zostałeś zrodzony, na nowo narodzony, zrodzony z Niego, z nasienia Ojca w niebie. To jest niezwykłe. Kiedy myślisz o tym, to jest absolutnie niezwykłe. Dlatego tak bardzo ważne jest dla Kościoła dzisiaj zmienić sposób myślenia, zmienić mentalność, zacząć patrzeć inaczej i w tym może nam pomóc tylko i wyłącznie Duch Święty i Słowo Boże, które uczy nas, które sprawia, że możemy usłyszeć, co Boże Słowo mówi, poruszone przez Ducha Świętego, działające w nas sprawia, że zaczynamy w tym wzrastać i zaczynamy się rozwijać. I to jest niezwykłe, kiedy Duch Święty spoczął, on usłyszał to, I później dalej przeczytam, ale to za chwilę. I pamiętam, że pewnego dnia myślałem o tym, modliłem się i pewnego dnia nie potrafię wam wyjaśnić, jak to się stało i nie wiem, jak to wam do końca wyjaśnić. Ale to było tak... Nie wiem nawet dokładnie, gdzie ja byłem w tym momencie. Wiem jedną rzecz, że nagle obudziłem się. Nagle obudziłem się... Przetarłem oczy i jestem w niezwykle pięknym miejscu. Jestem w niezwykle pięknym miejscu, w którym jest strasznie dużo światła i to światło jest nie tylko intensywne, ale jakieś niezwykłe. Nie wiem, jak to określić, jak je opisać. I wokół widzę, że leżę, obudziłem się, patrzę, leżę na takim wielkim łóżku i przyglądam się, wokół są jakieś postacie. Część z tych postaci jest dość wyraźna, część z tych postaci nie jest wcale wyraźna, ale są tam postacie. I kiedy zobaczyli, że ja się obudziłem, podeszli do mnie i zaczęli mi zadawać pytanie, w czym ci mamy pomóc? Jesteśmy tu, by tobie usługiwać. Jesteśmy tymi, którzy będą tobie dzisiaj usługiwali. Czego potrzebujesz tak naprawdę? I ja tak byłem trochę taki, nie wiedziałem, co się dzieje. Po prostu byłem w jakimś innym... jakby w świecie, w innej realności. Myślę sobie, co tu się dzieje? Co tu jest grane? I nagle zaczynam rozumieć, że jestem w niebie, że jestem w jakimś miejscu, w którym są aniołowie. Ja właśnie wstaję i jestem synem królewskim. Wow! Wszystko we mnie zadrżało. Zaczynam sobie zdawać sprawę, że to jest cała służba, która jest dlatego tutaj, by usługiwać mi z powodu tego, że ja jestem synem króla. Że jestem synem króla królów. I po jakimś czasie, kiedy z nimi rozmawiałem, po jakimś czasie zaczynam sobie zdawać sprawę, że to królestwo, które jest królestwem mojego ojca, a ja jestem jego synem, królestwo jest potężne, ma wszystkie zasoby, jest niezwykłe, jest absolutnie piękne i ja jestem wraz z nim współwłaścicielem tego. Powiem wam, to była już korba. To ja, że jak? Ale to jak? Że jak ja jestem współwłaścicielem? Mój umysł nie był w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Mój umysł szalał, bo myślałem sobie, to jest coś niewłaściwego, ale zacząłem patrzeć w Słowo Boże i zobaczyłem, że to jest bardzo biblijne. Wraz z Nim jesteśmy współdziedzicami niebios. Wraz z Nim jesteśmy tymi, którzy dziedziczą wraz z Nim w Chrystusie. Pomyślałem sobie, to jest jakieś szaleństwo ogromne.
I wiecie, kiedy zobaczyłem tych aniołów, kiedy oni podchodzili i zadawali mi pytania, w czym mogą pomóc, niektórzy mieli różne rzeczy ze sobą. Nagle scena się zmieniła i obudziłem się. Jestem w swoim pokoju, w naszej sypialni, w domu. Budzę się i patrzę, gdzie ja jestem. Był szary dzień, dość smutny dzień i dość powszedni dzień. I tak przyglądam się na to i myślę, co się działo, gdzie ja byłem, co się naprawdę wydarzyło. Nie mogłem załapać do końca, co jest rzeczywistością, a co jest jakimś snem czy jakimś marzeniem. Nie wiedziałem, co się dzieje do końca. I nagle usłyszałem, jak Duch Święty zadaje mi pytanie, co wybierzesz? Czy chcesz żyć zgodnie z rzeczywistością, w której się teraz obudziłeś? Czy zgodnie z rzeczywistością, w której byłeś przed chwilą? Powiem wam, wszystko we mnie zadrżało. O, bo nagle ta rzeczywistość stała się tak bliska i ja zacząłem widzieć, że wszystkie zasoby nieba, wszystkie możliwości, cała twórczość jest dla Bożych dzieci, dla mnie. I że ja jestem źródłem Jego radości. I jak dołożyłem to, to coś się we mnie zaczęło sypać. Pomyślałem sobie, ja nie jestem w stanie przyjąć tego. To jest zbyt dużo. I wiecie, i Kościół bardzo często mówi, to jest zbyt dużo, nie jestem w stanie tego przyjąć. Wiecie, o czym mówię, czy nie? To tak było, jak opowiem, niektórzy znają tą historię. Jechałem samochodem pewnego dnia za moim synem. Razem jechaliśmy do Wrocławia, on jechał. I ja nagle do mojej Gosi mówię, jestem tak dumny z Filipa. I ona tak patrzyła na mnie i mówi, ale że co? Ja mówię, wiesz co, jestem po prostu z niego dumny. Ale co on zrobił, że jesteś dumny? Ja mówię, nic. Po prostu jestem z niego dumny. No ale dlaczego tak mówisz teraz? Ja mówię, nie wiem. Po prostu jestem z niego dumny. I ona mówi, ale właściwie to o co chodzi? I ja mówię, wiesz co, jestem taki dumny z niego, że to jest mój syn. Jedzie za mną samochodem, ja jadę, później on pierwszy jedzie. Mamy dobrą zabawę, rozumiecie? I ja po prostu miałem piękną zabawę. Jestem dumny z niego. I nagle słyszę, jak Bóg do mnie mówi, wiesz, skąd masz te uczucia? I ja mówię, no skąd? A on mówi, z nieba. I ja mówię, a dlaczego? Bo mówi, ja jestem tak dumny z ciebie. Powiedziałem, nie mów tak, proszę cię, nie mów tak do mnie. To jest niemożliwe. To nie możesz być tak dumny ze mnie. To jest niemożliwe. Jest tak piękne, tak czyste, tak niezwykłe. Tam nie ma, że ja jestem dumny dlatego, że on coś zrobił albo zrobi, albo cokolwiek. Jestem dumny dlatego, że on jest. I Bóg mówi, to jest właśnie to, jak ja jestem z ciebie dumny. Coś się łamało we mnie, bo ja mówiłem, Boże, to znaczy, że ja mam trudność przyjąć twoją miłość? A on mówi, tak, masz trudność przyjąć moją miłość. Wiecie, nieraz my mamy trudność, żeby przyjąć jego miłość, bo wiele razy doświadczyliśmy wiele bólu, wielu ran. W związku z tym trudno nam jest przyjąć, że ktoś taki jak on, Bóg Wszechmogący, może nas tak kochać. Ja mogę kochać tak mojego syna, ale czy Bóg może mnie kochać tak samo? O wiele bardziej. O wiele bardziej. Ale to się dzieje wtedy, kiedy pozwolisz na to, by Duch Święty zstąpił na twoje życie i pozwolisz mu na to, żeby on ciebie uczył i wprowadzał cię we wszelką prawdę. To się dzieje wtedy, kiedy ty spędzasz z nim czas i pozwalasz mu na to, żeby on mówił do ciebie, do twojego serca. Pewnego dnia Bóg powiedział do mnie, przez miesiąc czasu będziesz studiował tylko jedną rzecz, jak bardzo cię kocham. Powiedziałem, miesiąc czasu, tak. On powiedział, i każdego rana będziesz wstawał, a ja przez godzinę będę do ciebie mówił, jak ciebie kocham. Ja wstawałem każdego rana przez miesiąc czasu i on mi mówił, jak mnie kocha. Ja siedziałem, łzy mi płynęły, rozpływałem się w tym, co on mówił do mnie, kim jestem dla niego. I nie zapomnę tego uczucia po miesiącu czasu. To się skończyło i Bóg powiedział, teraz jesteś gotowy, żeby zrobić rzeczy. Nie zapomnę tego,
że wstałem i powiedziałem, tak, teraz mam siłę, mogę zrobić wszystko, cokolwiek się pojawi. Dajcie cokolwiek, zrobię wszystko. Mogę oddać swoje życie za Niego w całej pełni, bez mgnienia okiem, mrugnięcia okiem. Mogę oddać wszystko. Dlaczego? Bo kiedy dotknęła mnie Jego miłość i przemieniła moje serce, to wiedziałem jedną rzecz, że jestem totalnie w Nim bezpieczny. Totalnie w Nim bezpieczny. Jeszcze raz, totalnie w Nim bezpieczny. To jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. To nie jest tak, że moje doświadczenie jest moim tylko doświadczeniem. Ono jest moim doświadczeniem i mi go nie zabierze. Ale to jest tak, że po to, abyś mógł usłyszeć, mógł zobaczyć, mógł sobie zobrazować, że to także jest dla Ciebie. Bo ja nie różnię się niczym od Ciebie. Jestem takim samym człowiekiem jak Ty i przeżywam podobne rzeczy, które przeżywasz Ty. Z niektórymi sobie inaczej radzę, bo już się nauczyłem, ale przeszedłem przez wszystkie stopnie. Musiałem przejść przez każdą rzecz, żeby dojść do tego miejsca, do którego doszedłem. Dzisiaj cieszę się tym, że jestem źródłem Jego radości. Ciągle, kiedy mówię o tym, to myślę sobie, jak to brzmi dziwnie. On jest źródłem dla mnie radości. A nigdy nie myślałem, że ja jestem dla Niego źródłem radości. Ale teraz już wiem. Więc Duch Święty może to uczynić, On chce dokonać tych dzieł, więc idźmy za tym, pójdźmy za tym, co Duch Święty robi. I kiedy nagle zaczynasz rozumieć, kim jesteś, to naprawdę Bóg może cię dalej poprowadzić. Problem jest dzisiaj, że my jesteśmy niepewni wiele razy. Bóg do mnie mówił dużo na temat niepewności, powiedział, wiesz, tak wielu ludzi na świecie czeka na to, że powstaną Polacy. Wiesz, tak wielu ludzi i także Kościół na całym świecie czeka na to, że powstaną Polacy. Dlatego, że macie coś wyjątkowego, co ja włożyłem w was i chciałbym, żebyście powstali i dokonali tych rzeczy, do których zostaliście powołani. Ale nasza niepewność sprawia, że jesteśmy bardziej wycofani niż gotowi, żeby coś robić. Dlatego, że jeśli ktoś chce coś robić, to bardzo często się myśli o nim, nie zawsze, ale nieraz, że jest arogancki. Wiecie, ja widzę tą historię Goliata i Dawida. Jeden i drugi gadał jak arogancki, ale jeden był pewny tego, co Bóg mu powiedział, a drugi był arogancki. To brzmi bardzo podobnie nieraz. Twoja pewność będzie brzmiała nieraz tak jak arogancja. To tak po prostu brzmi nieraz. Ale prawda, później prawdę można zobaczyć. Goliat jest pokonany. Więc to jest taka niezwykła historia, która pomaga mi rozwijać się w nim. Dobrze. Słuchajcie, następna rzecz, która się pojawia, to ta kwestia tożsamości naszej, to taki element, gdzie w Ewangelii Jana jest napisane, że przyszli do Jana Chrzciciela i zadali mu pytanie, kim jesteś i co powiesz sam o sobie? I Jan... Bo o tobie mówią to, mówią ludzie, że jesteś Chrystus, niektórzy mówią, że jesteś prorok, niektórzy mówią to, tamto i on w końcu mówi, nie, ja nie jestem tym, nie jestem tym, nie jestem tym. A to kim jesteś i co powiesz sam o sobie? Dzisiaj jest pytanie do ciebie, co ty sam o sobie powiesz? Są dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, odpowiem, że wiem, kim jestem, dlatego, że wiem, kim jestem, to powiem. Albo możesz powiedzieć, wiem, kim jestem, dlatego, że Bóg mi powiedział, kim jestem i jestem nowozrodzonym dzieckiem Bożym. I to, co jest ciekawe, to Jan odpowiedział w taki sposób. Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Co on powiedział? Zadał. Jak ja bym tak powiedział, to byście powiedzieli, że trochę jestem dziwny, nie? Że jestem dziwak. Jestem głosem wołającego na pustyni. Halleluja. Nie, chodziło o to, że on zwrócił uwagę na jedną rzecz, która była ważna i która jest bardzo ważna. Ja jestem tym, kim Słowo Boże mówi o mnie, że ja jestem. Ja jestem tym, kim Słowo Boże mówi o mnie, że ja jestem. Ja jestem tym, kim Bóg mówi, że ja jestem w swoim Słowie. Więc ja biorę Jego Słowo i czytam w Jego Słowie, że jestem synem. Ja jestem synem. Że jestem Jego synem umiłowanym.
Ja jestem Jego synem umiłowanym. Ja jestem Jego synem umiłowanym, który jest źródłem dla Niego radości. Jestem Jego synem umiłowanym, źródłem Jego radości. Dlaczego? Bo tak Słowo mnie uczy. Spędź czas, chcę Cię zachęcić, spędź czas z Duchem Świętym, nad Słowem Bożym, niech Cię On objawia to i niech to stanie się Twoją prawdziwą tożsamością. Będziesz wiedział, kim jesteś. I nie będziesz stawał ciągle i myślał, o, ja to jestem taka mała myszka, ja to nic nie mogę, ja to nie wiem, co właściwie zrobić, a ten cały świat jest taki przerażający i wycofany będziesz. Nie, staniesz i powiesz, nie, ja mam coś do powiedzenia, ja mam przeznaczenie, by w tym narodzie uczynić to, to, to i to. Ja wiem, co ja mam uczynić w naszym mieście, ja wiem, co mam uczynić w naszym kraju, ja wiem, co mam uczynić w mojej rodzinie, ja wiem, co mam uczynić w mojej pracy, w mojej służbie, ja wiem, co ja mam uczynić, dlatego że wiem, kim jestem. Z tego wynika to. Kiedy jesteś pewny, kim jesteś, możesz rzeczy zrobić. Ale później następny fragment mówi tak, a Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. Następny tekst mówi o tym, że Jezus już nie tylko Duch Święty stąpił na Jego ramieniu, ale On był pełen Ducha Świętego. Co On zrobił, że On był pełen Ducha Świętego? To w ogóle nie jest napisane, co On zrobił. Jak On to zrobił, że najpierw Duch Święty tu spoczął na Jego ramieniu, a później... Nagle On jest pełen Ducha Świętego. Jak to się stało? Jak to się wydarzyło? Dobre pytanie jest ważne. Więc dobrze zadawać dobre pytania. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w 18 wersecie jest napisane o tym trochę. Wiecie, pamiętacie ten fragment? Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązów się, ale bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Tak? Co tam jest napisane? O napełnieniu. W jaki sposób? Za chwilę się dowiemy. Ale co to jest w ogóle napełnienie? Co to jest napełnienie Duchem Świętym, kiedy ludzie są napełnieni Duchem Świętym? O czym mówi Paweł, kiedy mówi w liście do Efezjan, do kościoła, do społeczności? O czym on mówi? On mówi o pewnym przykładzie, pokazuje przykład. I ten przykład jest bardzo fajny. I w naszej kulturze jest dość czytelny. Nie upijajcie się winem, który powoduje rozwiązanie. Co to jest upojony człowiek? Jest pod wpływem. Co się dzieje, kiedy napijesz się za dużo wina albo mocnego alkoholu? Co się dzieje z tobą? Co się dzieje, jeśli chodzi o twoje całe ciało, twoją duszę? Co się dzieje? Aha. I alkohol przejmuje kontrolę nad tobą, tak? To tak jest, czy nie? Kto to wie? Sami święci siedzą, nikt nie wie o tym. Ja wam powiem, bo ja byłem pijany kiedyś. Byłem chłopcem. Tak, jeszcze byłem chłopcem. Wiecie co? Dokładnie to jest w taki sposób, i to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, negatywne, ale bardzo niezwykłe doświadczenie, które pozwoliło mi zrozumieć, co to znaczy być napełniony Duchem Świętym. Wiecie, co się działo, kiedy ja byłem napełniony alkoholem? Ja widziałem tak, jak alkohol chciał widzieć. Ja słyszałem tak, jak alkohol chciał, żebym ja słyszał. Mówiłem tak, jak alkohol chciał, żebym ja mówił, ale także szedłem tak, jak alkohol mnie prowadził, tak? On miał wpływ na moją równowagę, to znaczy na brak równowagi. On wpływał na to, jak ja chodzę, jak ja mówię, nawet on miał wpływ na moją wyobraźnię, on miał wpływ na całość mnie jako człowieka. A więc kiedy apostoł Paweł używa tego tekstu, to ma na myśli to, co ma na myśli. Napełniony ktoś to ten, kto jest napełniony w taki sposób, że zaczyna być prowadzony. Ja powiedziałem ostatnio i wierzę w to, że tylko ci, którzy są naprawdę napełnieni, są naprawdę prowadzeni. Tylko kiedy jesteś napełniony, możesz być prowadzony. Nie możesz być prowadzony, jeśli nie jesteś napełniony. Musisz być napełniony. A gdybyś porozmawiał tak, gdybyśmy porozmawiali tak z tymi chłopakami, którzy tam więcej piją, to oni by ci powiedzieli, jakie jest życie. Życie bez picia nie jest życiem. I on tak, wieczorem skończy pić, kładzie się, wstaje rano i co robi? Musi być napełniony. Dlaczego? Bo on chce być pod wpływem tego. I co robi? On nie mówi, wczoraj to, co było wczoraj, wystarczy mi na dziś. On mówi, dawaj szklankę, dzisiaj znów muszę się napić. Apostoł Paweł o tym mówi.
że jak przychodzi nowy dzień, to znów potrzebujesz napełnienia. Znów potrzebujemy przyjść i prosić, napełnij mnie, Duchu Święty. Wypełnij mnie swoją obecnością. Wypełnij mnie znów. Dlaczego? Bo tak jest napisane. Tak? A więc ja się napełniam każdego dnia. Ja potrzebuję być napełniony każdego dnia. Dlaczego? Bo inaczej nie będę prowadzony. Dlatego tak wielu chrześcijan ma problem ze zwycięskim życiem, bo kiedy nie są napełnieni, nie są prowadzeni, to Duch Boży prowadzi, Duch Boży nas przekonuje, uczy, zachęca, inspiruje, koryguje. To On jest tym, kiedy On napełnia nas, może to robić. On nas wprowadza we wszelką prawdę słowa, ale także w wizję, którą Bóg daje dla naszego życia. On nas w to wprowadza. To Jego rola. On czyni te rzeczy. A więc będąc napełnieni, każdego dnia wypełnimy to, do czego Bóg nas powołał. To, o czym tutaj przez cały ten weekend mówiliśmy, to o naszej tożsamości. Twoja tożsamość jest przez to, że Duch Święty spoczywa na tobie i to i w tym żyjesz, tak, w tej tożsamości. Ale żeby być tym, który idzie i robi rzeczy, to potrzebujesz być napełniony. Nie tylko masz pieczęć Ducha Świętego, ale jesteś napełniony każdego dnia, aby być prowadzonym, by wypełnić te wszystkie rzeczy, do których powołał nas Pan. I żeby mieć, bardzo mi się podoba to, i żeby mieć zwycięstwo. Wiecie, kiedy Jezus, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, jest napisane, a Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. Ciekawe, że Duch Święty zaprowadził go na pustynię. Powinien go zaprowadzić do jakiegoś fajnego miejsca. A on go zaprowadził na pustynię. Mało, że go zaprowadził na pustynię, to zaproponował mu tam dwie rzeczy. Wprowadził go w dwie rzeczy. Po pierwsze, w miejsce puste, niczego nie było, chce się jeść, chce się pić. I powiedział, i tam nie będzie żadnego jedzenia. I Jezus przez 40 dni nic nie pił, nic nie jadł. Był poprowadzony przez Ducha Świętego, bo był pełen, dlatego był prowadzony i Duch Święty zaprowadził go na pustynię. Po co On go zaprowadził na pustynię? Znów, nasze myślenie jest myśleniem, no tak, On go zaprowadził na pustynię po to, żeby On się zmagał. Nie. Jak to nie? No nie. On go zaprowadził po to, ażeby On zwyciężył. On go zaprowadził po to, aby Jezus pokonał nieprzyjaciela. On go zaprowadził po to, aby się objawiła chwała Boża. On go po to zaprowadził na pustynię. My nieraz myślimy, że kiedy idziemy, kiedy przeżywamy trudny okres czasu, to on jest po to, żeby nas, nie wiem, poniżyć, żeby nam się nie udało, żeby Bóg patrzy na nas, mówi, a widzisz, mówiłem, nie udało ci się. To jest bez sensu. Nie robisz tak z małym dzieckiem, które uczysz, tak? Uczysz pisać, ono nie nauczyło się jeszcze pisać, dopiero się uczy i ty mówisz, o, widzisz, nie umiesz, widzisz, jaki jesteś fatalny. Bóg tak nie robi, my tak nie robimy, Bóg tak nie robi, Bóg w taki sposób nie, co On robi, mówi, wiesz co, te kreski, okej, w porządku, i jeszcze raz zrobimy to, ale nieźle ci idzie. Stary, nieźle ci idzie. Za chwilę, jak jeszcze popracujesz nad tym, to będzie genialnie. Słuchaj, ja uważam, że za chwilę będzie genialnie. Kiedy jesteśmy napełnieni, to jesteśmy prowadzeni. Kiedy nie jesteśmy napełnieni, to idziemy na pustynię i nie mamy zwycięstwa. Idziemy na pustynię i to jest horror. Idziemy na pustynię i myślimy sobie, co to w ogóle jest? Jesteśmy pokonani. Ale kiedy jesteśmy napełnieni, wtedy przechodzimy w zwycięstwie. Dlatego potrzebujesz każdego dnia być napełniony Duchem Świętym. Dlatego tak desperacko dzisiaj Kościół potrzebuje napełnienia Duchem Świętym. Dlatego tak desperacko część z przywódców zaczyna o tym mówić, że my jesteśmy w ogromnej desperacji. Wiecie, Kościół dzisiaj jest w ogromnej desperacji. Tą desperacją jest to, że potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym i zrozumienia, i chodzenia w Jego mocy, i chodzenia w Jego namaszczeniu, i chodzenia w tym, do czego On nas powołał, dlatego że On, tylko On może nas prowadzić. Kto to są dzieci Boże? Te, których Duch Święty? Wyście do Rzymian, tak?
Możesz chodzić w swoim dzieciństwie tego, kim jesteś, że jesteś królewskim synem wtedy, kiedy jesteś napełniony, jesteś prowadzony. Jeśli nie, to nieprzyjaciel może cię okładać z każdej strony. No właśnie to robi. Sorry. I ty wstajesz rano i myślisz sobie, kim ja jestem, że miałbym wygrać z tym wszystkim. Znów upadłem, znów mi się nie udało, znów do niczego nie jestem. I to pozostaje jak taka skaza na tobie i zaczynasz wierzyć w to, że dokładnie taki jesteś. A prawda o tobie jest taka, że jesteś sprawiedliwością Pana, że On cię usprawiedliwił i On daje ci siłę do tego, abyś chodził w tej sprawiedliwości. Wiecie, co zauważyłem, kiedy byłem w tym miejscu, które prawdopodobnie nazywa się niebem, bo trudno mi jest to do końca, co to było, opisać. To wiecie, co było bardzo ważne? To, że zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, o której wam nie powiedziałem. Zobaczyłem, że jako syn królewski mam pewną etykietę, mam pewną godność. I zobaczyłem, że jako król, syn królewski pewnych rzeczy mi nie wypada. Nie wypada mi krzyczeć na innych. Nie wypada mi kłamać, jestem synem królewskim. Nie wypada mi kraść, wszystko do mnie należy. Nie wypada mi mówić o innych źle. Dlaczego? Bo oni są też synami królewskimi. Jesteśmy w rodzinie królewskiej. Hej, obudźcie się. Kościele, Boże dzieci, jesteście synami, córkami Króla Żywego. Dlaczego macie o sobie mówić źle? To jest bez sensu. Czy nie uważacie, że to jest bez sensu? Powinniśmy zacząć chodzić w godności królewskiej, zachowywać się zgodnie z tym, kim jesteśmy, a nie zgodnie z tym, co nieprzyjaciel nam przynosi do głowy i mówi nam o tym, tak? Kiedy ja wiem, kim jestem. Ostatnio jeden z przywódców podszedł do mnie i rozmawiał ze mną. To było jak balsam na moje serce. Pobłogosławiło mnie bardzo. Chcę o tym opowiedzieć. On powiedział do mnie, wiesz co, słucham twojego nauczania. I to nie było najważniejsze, że on słuchał mojego nauczania. Nie. A on mówi, często słucham twojego nauczania. I jedną rzecz zauważyłem, jeśli chodzi o ciebie. Powiedziałem, powiedz mi co. On mówi, ty nigdy nie mówisz źle o kościołach i o przywódcach różnych. Nigdy tego nie robisz. Ja powiedziałem, yes, nigdy. Dlaczego? Bo nie dotykam tego, co nie jest moje. Mam pewną godność. Mogę nie rozumieć, mogę się nie zgadzać, ale nie będę wytykał nikogo palcami. Dlaczego? Bo jestem synem królewskim. Mam swoją godność. Nie mogę mówić źle. Są ludzie, którzy mówią źle, piszą źle, mówią źle. Ja im nie odpowiadam. Ale nigdy o nich źle nie mówię. Dlaczego? Bo jestem synem królewskim. Nie muszę. Mam godność swoją. I ta godność sprawia, że zaczynasz świecić. Ta godność sprawia, że twoje życie zaczyna wyglądać inaczej. Że ludzie chcą być z tobą i zadają pytanie, dlaczego w twoim otoczeniu jest tak bezpiecznie i jest miłość. Dlaczego? Bo masz godność, wiesz, kim jesteś. A więc ja nie robię dlatego, żeby stać się synem królewskim. Nie przestrzegam Słowa Bożego, by stać się synem królewskim. Ja przestrzegam słowa, dlatego że jestem synem królewskim. Ja przestrzegam przykazania, dlatego że jestem synem, a syn jest mądry, nie głupi. I syn zna zasady. W królestwie są zasady. W królestwie jest etykieta. Zgodnie z nią się zachowujesz. Dlaczego? Bo jesteś synem królewskim. Inni mogą się inaczej zachowywać. Ty nie możesz, bo jesteś synem króla, jesteś córką królewską. Tobie nie wypada plotkować. Dlaczego? Bo jesteś córką króla. Jesteś księżniczką. Księżniczka nie plotkuje w żaden sposób. Chyba że się wypiera z swojej tożsamości. I jest plebejką. Lubię to. Wiecie, co lubię? Lubię to poczucie tego, że wiem, kim jestem. I to ma wpływ na to, jak się zachowuję, jak żyję, jak myślę i jak funkcjonuję.
nie staram się napinać, żyję zgodnie z moją tożsamością. Czy zawsze mi się wszystko udaje? Nie. Ale to jest to, do czego zawsze się odnoszę. Kim jestem? Wiem, że jestem synem mojego Ojca w niebie i jestem radością Jego serca. I kiedy On, po to, żeby mi dać zwycięstwo, ja jestem napełniony, kiedy jestem napełniony Jego obecnością, obecnością Ducha Świętego i to ma wpływ na to, jak widzę, to zaczynam widzieć was. Wiecie w jaki sposób? Że jesteś synami i córkami tego samego Ojca. Jesteśmy rodziną. Nie jestem w stanie z każdym z was tak blisko być, bo nie jestem w stanie. Ale jesteśmy między sobą w stanie być w różnych relacjach. My się z Jakubem trochę znamy i ja mam ogromną przyjemność, kiedy patrzę na niego, że on jest synem królewskim. Myślę sobie, wow, jesteśmy z tej samej rodziny. Jesteśmy braćmi. Mamy tego samego tatę. Kiedy patrzę na innych z was, myślę sobie, wow, z tymi, z którymi mam relację, myślę sobie, ja, ona jest córką królewską. Wow, to trzeba się zachowywać porządnie. Wiesz, to jest księżniczka. Więc co robię? Nie zawsze mi się to udaje, ale otwieram drzwi, żeby ona mogła wejść pierwsza. Dlaczego? Bo ona jest księżniczką. Co się stanie, kiedy w końcu załapiemy, kim jesteśmy? Kultura się zmieni. Kultura naszego otoczenia się zmieni. Kultura konferencji się zmieni. Kultura kościołów się zmieni. A w końcu kultura całego narodu się zmieni. To jest bardzo proste, to nie jest trudne. Ale musielibyśmy stanąć dzisiaj i musielibyśmy powiedzieć sobie, tak, idziemy tą drogą. Potrzebujemy, żeby On nas napełnił. I będziemy widzieć siebie nawzajem przez Ducha Świętego. Będziemy patrzeć na ludzi, którzy są niezwykle piękni, pełni godności królewskiej, którzy osiągną swoje przeznaczenie i będę tak na was patrzył. A później, kiedy będę słuchał, to moje uszy będą słuchały tylko tego, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, co jest godne pochwały. Będę nadstawiał uszy, by słuchać waszych niezwykłych historii, jak Bóg was prowadzi, jak Bóg rzeczy czyni, a zamknę moje ucho na to, co jest obelgą, czymś złym, niedobrym, plotkowaniem, mówieniem źle, oskarżeniem, zamknę moje ucho. Ale Duch Święty pozwala mi słyszeć. I będę mówił moim językiem, by podnieść Rajniego i powiedzieć, że to jest super gość, bo jest. Że jest synem króla i należymy do tej samej drużyny, nie żeby walczyć, a żeby razem się bawić, bo jesteśmy synami. Co się stanie? Kiedy staniemy w takim miejscu, powiem wam, to oznacza reformację. Czy to jest trudne? Nie. Trudne jest w głowie. Trudne jest w tych wszystkich rzeczach i ograniczeniach, które są w naszych głowach. Te religijne, różnego rodzaju systemy myślenia, bo to głównie to są systemy myślenia, tak? Ale kiedy zaczniemy iść za tym, będziemy oglądali potężną zmianę. Strasznie mi się podoba to, bo w końcu, zawsze wiedziałem, kim jestem, ale w końcu podniosła się we mnie pewna godność, która jest tak piękna i tak szlachetna. Ja chcę patrzeć na dzieci Boże, że to są szlachetni ludzie, najszlachetniejsi ludzie na ziemi. Że są szlachetni. Że nawet z wrogiem postąpią w sposób szlachetny. Bo tak Bóg robi. Nie boją się niczego, dlatego nie muszą niczego udowadniać. Wiecie, kiedy On był na pustyni, kiedy Jezus, Duch Święty zaprowadził Go na pustyni, to wiecie, co zostało zaatakowane? Jego tożsamość. Jeśli jesteś Synem Bożym, to co? To z tego kamienia zrób sobie chleb. A więc zrób. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób. Wtedy udowodnisz, że jesteś Synem Bożym. Jak będziesz robił, to udowodnisz, że jesteś Synem Bożym. Nie, ja nie jestem dlatego, że ja robię Synem Bożym. Ja jestem Synem Bożym,
dlatego że On uczynił mnie swoim synem. I nie będę niczego udowadniał przez to, że zrobię coś niezwykłego, żeby udowodnić, że jestem niezwykły. Ja jestem niezwykły. Totalnie niezwykły. Zupełnie niezwykły. Wy jeszcze mnie nie znacie. Ale mój tata mnie zna. I on mówi, że jestem niezwykły. Ja mu wierzę. Czy to jest arogancja? Nie, to jest pewność. Wynikająca z tego, że wiem, jak bardzo mnie kocha. Z tego, kim naprawdę jestem. I później jest napisane, że powiedział do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus mu odpowiedział mu Słowem Bożym, tak? Powiedział, ja nie muszę niczego czynić, dlatego że Słowo jest wystarczające, by było zaspokojeniem mnie. On mówi, Słowo Boże jest wystarczające dla mnie. Niczego więcej nie muszę. Dalej jest napisane, wtedy wprowadził go diabeł na wysoką górę i pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i powiedział do niego, diabeł, dam ci całą tę potęgę i chwałę, bo została mi przekazana, daję ją komu chcę. I znów przychodzi do niego i mówi, słuchaj, no wiesz, chcesz mieć wpływ, chcesz mieć władzę nad tymi rzeczami, to po prostu to jest bardzo proste. Pokłoń mi się i już będzie to wszystko. Więc mówię, ale ja nie muszę tego robić, bo do mnie i tak to będzie należało. Ja znam swoje przeznaczenie. Przyszedłem, by zniweczyć każde dzieło diabła. Ja znam swoje przeznaczenie. Jezus przyszedł, by zniweczyć każde dzieło nieprzyjaciela. Ale On przyszedł, by ciebie uczynić tym, który będzie niweczył każde dzieło nieprzyjaciela. Ale tylko wtedy, kiedy jesteś napełniony, zaczynasz to rozumieć i zaczynasz się w tym poruszać. Jeśli nie jesteś napełniony, jesteś ciągle wystraszony. To nie jest najlepszy przykład, ale powiem go. Nie, trudno. Nie jest najlepszy. Jak byłem wtedy chłopakiem, byłem pijany. Byłem w mieście. I przede mną szedł facet i miał kapelusz. I dlatego, że byłem pod wpływem alkoholu, pamiętam, że podszedłem do niego, zdjąłem ten kapelusz, włożyłem na swoją głowę i poszedłem. O czym to mówi? Miałem odwagę, której normalnie bym nie miał. Normalnie bym tego nie zrobił. Absolutnie, to nie byłoby możliwe. Taki nie jestem. Ale dlatego, że byłem napełniony, miałem odwagę. Wiesz, z czego się rodzi odwaga? Z napełnienia. I w Dziejach Apostolskich jest o tym napisane. W drugim rozdziale zostali napełnieni Duchem Świętym. W czwartym rozdziale pojawia się moment, kiedy oni stają przed radą i wracają do swoich. I kiedy wracają do swoich, ich modlitwa i wołanie jest jakie? Panie, pomóż te pogróżki, wiesz, i pomóż nam, wzmocnij nas i daj nam odwagę. Stracili ją. Może straciłeś odwagę, okej, w porządku. Oni też stracili. Ale zostali napełnieni i mieli jeszcze większą odwagę. Tak to jest w Bożej ekonomii. Wiecie, to tak działa. Ja lubię tą Bożą ekonomię, kiedy przyglądam się temu. Zagubiłem się w czasie. Sorry. Powiedz mi, gdzie ja jestem? Przepraszam. Oła, bo się zagubiłem. Jak czasoprzestrzeń mi uciekła gdzieś. Byłem w innym jakimś miejscu. Dobra. Wiecie, to jest niezwykłe, kiedy zaczynasz dostrzegać to, że kiedy jesteś napełniony, to ma taki wpływ na ciebie, na twoją odwagę, na twoje chodzenie, widzenie i zaczynasz się inaczej poruszać, zaczynasz inaczej myśleć, bo ja pamiętam, jak ja wtedy myślałem, kiedy byłem pod wpływem alkoholu, to ja myślałem, że wszystko jest możliwe, dlatego zdjąłem tą czapkę jemu, ten kapelusz jemu. Bo myślałem, że wszystko jest możliwe, że ja wszystko mogę zrobić. Każdą rzecz mogłem robić wtedy. Dlatego ludzie pod wpływem alkoholu zachowują się tak, jak się zachowują, bo myślą, że nie tylko, że wszystko oni mogą, ale że w ogóle cały świat do nich należy. Tak? Cały świat się wokół nich kręci. Dobrze. Słuchajcie, i później jest ta trzecia część, kiedy Jezus, jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Jezus mu odpowiedział, idź precz ode mnie, szatanie.
Jest bowiem napisane, Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon, tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jeśli jesteś Synem Bożym, znów to samo pytanie. Jeśli jesteś, to jest atakowane najbardziej w naszym życiu. Jeśli jesteś Synem Bożym, to się rzuć w dół, tutaj wiesz, zobacz. Aniołowie przyjdą, będą ci pomagać. I oczywiście mogliby to zrobić, ale Jezus nie robi tego, bo On niczego nie robi na pokaz. On wie, kim On jest. On nie musi niczym udowadniać i niczym świecić, żeby powiedzieć, że On jest Synem Bożym. On jest Synem Bożym. I dokładnie tak jest z dziećmi Bożymi. My nie musimy robić jakiegoś specjalnego czegoś, żeby udowodnić, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli jesteś Nim, to Im jesteś. Amen? I oczywiście, że z tego będą wynikały konsekwencje. Tak? I później, kiedy czytamy dalej Boże Słowo, a może jeszcze o jednej rzeczy wrócę, żeby jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Paweł, to jest bardzo ciekawe, ale apostoł Paweł, kiedy mówi do świętych, to się odnosi do ich tożsamości. Zauważyliście? Na przykład w liście do Efezjan mówi na ten temat. To nawet się nie godzi wśród was takich rzeczy robić. Dlaczego się nie godzi? Bo jesteście synami. Wy jako synowie nie powinniście takich rzeczy robić. To nie powinno być mianowane między wami. Paweł, kiedy mówi w listach, to przeważnie odnosi się do naszej tożsamości, że nie powinniśmy rzeczy robić, a nie do tego, że nie wolno. On się odnosi, tobie nie wypada tego robić. Ty nie powinieneś tego robić. Wy nie powinniście się smucić. Wy powinniście być ciągle radośni. Dlaczego? Bo jesteście synami królewskimi. A więc kiedy on się odnosi w inny sposób, on się odnosi do naszej tożsamości, mówi do naszej tożsamości. Mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka, dlatego że on nie jest wam potrzebny, macie nowego człowieka, przeobleczcie się w nowego człowieka. Dlaczego? Znów mówi o naszej tożsamości. On przemawia do tego, abyśmy zostawili to, co stare i przyjęli to, co nowe. Moglibyśmy wiele jeszcze innych rzeczy powiedzieć, na przykład w liście do, to jest też bardzo takie niezwykłe, w liście do Rzymian, to Reinhard też cytował i o tym mówił w 6 rozdziale. Na przykład 3 werset mówi tak, czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierć zostaliśmy ochrzczeni? Czy nie wiecie tego? To wy nie wiecie o tym, że jesteście ochrzczeni, umarliście wraz z Chrystusem i zostaliście wzbudzeni z martwych? To wy nie wiecie o tym? Tak mówi Paweł. Mówi, on się odnosi do czego? Do twojej i mojej tożsamości. On mówi, słuchaj, zostałeś zanurzony wraz z Chrystusem w Jego śmierć. Zostałeś zanurzony. Kiedy zostałeś wynurzony, to stałeś się człowiekiem, który jest w Chrystusie, w mocy Jego zmartwychwstania. To ty nie wiesz o tym? Paweł się odnosi do tego, a później w 6 rozdziale dalej mówi, wiedząc, że ten nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, 6 werset 6-6, aby ciało grzeszne zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. I Paweł mówi, nie możesz już postępować według tego, jak postępowałeś, bo jesteś nowym człowiekiem. Nie możesz, nie wolno ci. To nie jest właściwe. Po prostu zacznij myśleć. To jest twoja etykieta. Jesteś synem królewskim. Masz nową naturę. Ilu z was chce być szanowanych? Niektórzy nie chcą. Okej. Dobra, i tak będziemy was szanować. Powiem wam, jedna z głębokich potrzeb człowieka, każdego człowieka, wydaje się, że mężczyźni mają większą potrzebę bycia szanowanym niż kobiety, ale to nie do końca jest prawdziwe, bo kiedy rozmawiam z moją Gosią, to ona zawsze mi mówi, to nie jest prawdziwe, ja też potrzebuję szacunku i to bardzo mocno. Tak, a więc wszyscy potrzebujemy szacunku, tak? Wszyscy chcemy być szanowani. Mam dla was rozwiązanie. Pierwsza rzecz, to już udzieliłem lekcji związanej z tożsamością. Wiesz, kim jesteś, powinien szanować drugi. A druga rzecz, powiem ci, to jest zasada królestwa. Bardzo ważna zasada królestwa. Naprawdę.
jeśli coś chcesz, to to daj. Chcesz szacunku? Daj go. Chcesz szacunku, to zacznij go rozdawać, a zobaczysz, jak ludzie zaczną ciebie szanować. Ja się przeglądałem, siedzieliśmy przy stole razem z Reinhardem, przeglądałem się, jak on poszedł kawę robić i za chwilę podchodzi do mnie, mówi, tobie przynieść kawę? Już ktoś inny mi przynosi, ale dziękuję. Ujęło mnie to. Wiecie, dlaczego mnie ujęło? Bo w ten sposób pokazał mi szacunek, który ma dla mnie. Czy ja tego potrzebuję? W tym sensie tej kawy potrzebowałem? Nie. To nie chodzi o kawę. Chodzi o szacunek, jaki on wyraził do mnie. I jaki ja mogę do niego wyrazić. Co się stanie, kiedy to zrobimy? Powiem wam, łzy zaczną się tak. Zaczniemy czuć się godni. A więc pierwsze, Duch Święty to czyni, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, my możemy to uczynić. To jest druga rzecz. Pierwsza, należy do Ducha Świętego być napełniony, ale druga rzecz, dlatego że jesteśmy synami królewskimi, będziemy siebie szanować nawzajem. I kiedy będziemy to robić, okaże się, że ten kraj zostanie zmieniony bardzo szybko, bo będziemy szanować przywódców. A przywódcy będą szanować nas. Będziemy szanować się między przywódcami. Będziemy szanować się między ludźmi, między rodzinami i całymi klanami. Będziemy się szanować między ruchami i denominacjami, które są. Bo tam są dzieci Boże. Będziemy mieli respekt i szacunek do ludzi. Nie do instytucji, ale do ludzi. Jakąkolwiek mają nazwę. Są godni szacunku. Godni szacunku są także ci, którzy w ogóle nie wierzą, bo w potencjale są dziećmi Bożymi, bo Bóg ich stworzył, by stali się dziećmi Bożymi na nowonarodzonymi. Więc mamy szacunek także dla tych, którzy nie znają Jezusa i nie stajemy ponad. Wiecie, nieraz nasza Ewangelia polega na tym, że my stajemy ponad i mówimy, my ci powiemy, my wiemy, my ci powiemy. Ty jesteś grzesznik, a my ci powiemy, jak się możesz nawrócić. Jesteś brudny grzesznik. W tym nie ma żadnego szacunku. Szacunek jest w tym, że jesteś niezwykłym człowiekiem, który może wpadł w tarapaty w swoim życiu, ale Bóg ma dla ciebie wyjście i Bóg chce ciebie podnieść i Bóg zna ciebie po imieniu i Bóg wie, kim jesteś i Bóg chce podnieść twoje życie i Bóg ma plan dla twojego życia i Bóg dzisiaj może zmienić twoje życie. To tylko od ciebie zależy. Jesteś wolny, możesz powiedzieć Bogu nie, albo możesz powiedzieć Bogu tak. To od ciebie zależy. Kiedy taką Ewangelię będziemy mówić, że to od człowieka zależy, on jest wolny, on ma prawo wybrać piekło. Ma. Bo Bóg mu dał takie prawo. Ja mu nie mogę zabrać tego prawa. Czy mnie to boli? Tak. Ale on ma do tego prawo. Mój szacunek jako tego, który jest synem, polega na tym, że ja zgodzę się na to, żeby on wybrał. Nie będę nim manipulował. Niczym nie będę nim manipulował, ale pozwolę mu wybrać. Dlaczego? Bo jest godzien mojego szacunku, jest stworzeniem Ojca mojego. Ewangelia zmienia wtedy się. Jest Ewangelią wolności, która ma smak, który pociąga.